Siemaneczko, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Sowietków. Patrzcie, na ostatnim odcinku robiłem tutaj ten pociąg i on nie działał. I już wam mówię dlaczego. Ten budynek, on czerpał prąd tylko i wyłącznie z tego wiatraka. Do głównego zasilania, tak jakby stałego, że tak to nazwę, nie było podłączenia. I w momencie, kiedy zaczynało brakować prądu, bo jak wiemy, te wiatraki nie dają prądu cały czas, bo one się nie kręcą tak jak powinny cały czas, to po prostu załadunek się przerywał i była lipa. A teraz patrzcie, wszystko się tutaj w tym pociągu ładuje tak jak trzeba. Poczekajcie, kliknę sobie na niego. Patrzcie, już jest załadowane 180 ton masy bitumicznej i zaraz jeszcze się paliwko naładuje i to pojedzie na granicę. Także tutaj już wszystko działa i jest tak jak być powinno. Także jest wszystko tutaj już teraz ok. Dobrze, ta stacja benzynowa mi w zupełności nie jest tutaj potrzebna tak naprawdę. Ta lokomotywownia też się okazuje, że nie jest mi potrzebna, bo to wszystko można zrobić poprzez to centrum dystrybucyjne. Część budynków nie ma wspierane ustawienia. Aha, bo tutaj jest 20%. Dobra, teraz jest ok. Tylko że nie wiem jeszcze za bardzo, jak to ustawić, żeby ten pociąg nie wywoził mi wszystkiego, tylko trochę, żeby zostawiał w tych zbiornikach. No bo tutaj mamy 400 ton. No ten jest pełny, jest zapełniony. Ok. No i tej masy bitumicznej też, żeby mi całej nie wywoził. Także no, kurde, jeszcze nie wiem, jak to ustawić, ale to coś wykombinuję. Teraz tak, czy ten pociąg jest pełny? Tak jest, 360 ton masy bitumicznej, 360 ton paliwka. Czytałem wasze wszystkie komentarze, także dziękuję bardzo, że skomentowaliście i powiedzieliście mi, co może być potencjalnie nie tak. No, okazuje się też właśnie, że tutaj muszą być oddzielnie podłączone paliwo i masa bitumiczna. Muszą być dwa różne połączenia. Dzięki za komentarz. Jedna osoba, przepraszam, nie pamiętam teraz twojego niku, ale napisałeś, że w jednej rurze nie może być dwóch produktów, co jest tak naprawdę logiczne, tak? No ja no to niestety nie wpadłem, ale no w sumie tak by na to wychodziło, że w jednej rurze jest po prostu masa bitumiczna, drugiej paliwo. Także teraz to działa, jest wszystko w porządku. Dobra, czym bym się chciał dzisiaj zająć? Postawiłem sobie w międzyczasie tutaj takie coś, patrzcie. Gdzie to było tutaj? Kamieniołom. Chciałbym zacząć wydobywać kamienie. To by się przydało do jakichś tam chodników, jakichś dróg, bo sprzedawać na granicy to też nie ma to sensu, ale dobrze by było, jakby właśnie te tutaj kamienie były. Uda to zrobić, żeby ta droga mogła stąd wychodzić w ogóle, bo to jest bardzo strome, aczkolwiek tutaj coś się może uda. Wolałbym jednak, żeby ta droga była w drugą stronę. No ale jak nie da rady, to nie da rady. Ależ to długo trwa. No, można trochę szybciej, przepraszam. Będziemy tutaj czekać do jutra teraz. Nie no, to nie ma przecież sensu, słuchajcie. Tutaj też się nie uda tego zrobić. Ale spoko, może się uda to jakoś mostem zrobić. Czy też się nie uda? O, tą stronę się uda zrobić mostem, spoko. Dalej już powinno być ok drogą. Może być coś takiego. Tu już praktycznie jesteśmy na ziemi. Ale to dopiero praktycznie jesteśmy na ziemi. Dobra. Chciałbym tą drogę podłączyć do głównej drogi, czyli dotąd. I teraz gdzie to jest? Tutaj. Okej. No to może sobie to skrzyżowanie zrobimy. I tu się podłączymy. Jak to wygląda? Może być. Teraz tak, budynek jest bez zasilania. No to raczej, że jest bez zasilania, bo... Bo jeszcze prądu tu nie pociągnęliśmy, także zastanawiam się, skąd tutaj prąd teraz zrobić. Może z tych kabli wysokiego napięcia by tutaj pociągnął? Zobaczmy, jak to wygląda.
Przydałoby się transformator. Dobra, już wiem jak to zrobić. Zniszczę sobie kilka tych tutaj kabli wysokiego napięcia, aczkolwiek nie mogę sobie w nie trafić. I teraz tak, rozdzielnia wysokiego napięcia mi będzie potrzebna. Może ją sobie ustawię tak w tym miejscu. I transformator. I transformator ustawimy sobie tu może. O ile mi się tutaj zmieści, ale chyba powinno być ok. Dobra. Teraz tak, linię wysokiego napięcia. Trzeba by podłączyć to do tego. To do tego. To z powrotem tutaj oddać. Podstację elektryczną trzeba będzie zrobić gdzieś tu. Może być nawet gdzieś w tym miejscu. Chyba nie ma to większego znaczenia, gdzie to będzie. I teraz kable poprowadzić stąd. Możemy zrobić nawet wzdłuż tej drogi tutaj. Żeby to w miarę wyglądało. Ile to będzie kosztowało? Nie jest jakieś bardzo drogie. Dobra, to zrobimy to może nie tak. Może poprowadzimy to stąd. Tu. Tutaj. I się tu podłączymy. Dobra, mamy to. Co teraz następnie trzeba zrobić? Budynek jest bez zasilania. To już jest załatwione. Brak pracowników lub ciężarówek. Spoko. Brak pracowników. Brak taśmociągu. O! Jeszcze taśmociąg musi jakiś być. Naprawdę? Pokażcie mi to. Materiały sypkie. To chyba będzie to. Ale tutaj nie da się żadnego taśmociągu podłączyć. Co wy mówicie do mnie? O, powiedzmy, że ta droga dobrze tu wygląda. Mam nadzieję, że to będzie funkcjonować. Podobnie tutaj. Cokolwiek, słuchajcie, spróbuję to może jakoś troszeczkę wygładzić. Może się uda. Jezu, ile to kosztuje. Obniżyć chciałbym, tak. No co, nie mogę tego obniżyć? Nie mogę tego obniżyć, bo tu już jest most wybudowany. Nie, no nie podoba mi się to strasznie. Ja to kasuję. Jeszcze raz. Obniżanie terenu. Mniejsze. Tutaj ciut obniżymy. To co podnieśliśmy. Niestety podnoszenie kosztowało mniej niż teraz obniżanie. Ale trudno. Może jeszcze tutaj coś się uda zrobić? Nie uda się zrobić, bo już jest droga. Dobra. Oddajemy ten most. Że się już teraz nie uda nam oddać. Spoko. Chyba będzie tą drogę podłączyć po prostu jeszcze chyba jeden raz. Dobra. Niech też tak będzie. Nie ma to jak tracić pieniądze. Przecież my tyle ich mamy. To można szastać na prawo i lewo, nie? Dobra, teraz tak. I teraz znowu jest za strome zbocze. Serio? To zrobimy po kawałku i będzie dobrze. O, właśnie. Teraz już powinno być ok. Pokażcie mi, jak to wygląda. No tutaj dalej jest ten kawałek taki brzydki. Ale przynajmniej tutaj nic nie wystaje z tej drogi, także może być. Dobrze. Tutaj trzeba kupić jakąś maszynę, z tego co wiem. A w ogóle paliwo trzeba tu dostarczyć, spoko. Nie materiały. Pojazd. I teraz koparka. Która będzie najlepsza? Podejrzewam, że ta, która ma najwyższy poziom i jest najdroższa, czyli ta. Niech będzie. Ona już tutaj coś wykopała, tak? No chyba tak. Tutaj nie ma nic zapisane, no ale spoko, niech będzie. Dobrze. Teraz co tu następne trzeba zrobić? Pewnie jakieś składy, jakieś przetwórnie. Gdzie są te kamienie w ogóle? Ropa, węgiel, chemikalia to nie to. Nie, no to powinno być to. Budownictwo, metalurgia. Przemysł zaawansowany. Jezu, gdzie to było? Wir, jest. Kamieniołom. Zakład przeróbki kruszywa. O, właśnie. I jego sobie zrobimy może tak z tej strony. Tylko będzie jeden mały problem. Bo trzeba to będzie tutaj zwozić ciężarówkami. Ale spoko, damy radę. Teraz tu się jakieś ustawi jakąś linię. Czemu ja nie mogę się tu podłączyć, naprawdę? Zbyt duże nachylenie, co?
Pokażcie mi to, bo ja tutaj nie wierzę. Bez kitu, patrzcie, jakie jest nachylenie. Czy ja dam radę coś z tym zrobić? Wyrównaj teren, wygładzenie. Nic tu nie jestem w stanie chyba zrobić. Aczkolwiek. Może się uda tą drogę teraz tu? Nie, nie uda się. Czyli co, całe ten centrum muszę skasować, tak? Dobrze to rozumiem? Oj, z tą grą, dobra. Od razu tą dróżkę skasuję. Jeszcze raz, gdzie to było? Metalurgia? Nie, tutaj to było. Żwir. Zakład przeróbki kruszywa. Po prostu postawimy go ciut dalej. To jest w ogóle prosto? Nie jest prosto, teraz jest prosto. Dobra, teraz tą drogę tu podłączymy. Uda się, super. Okej, okay, no to mamy. Teraz by się przydało jakiś magazyn jeszcze postawić. To jest na utrzymanie infrastruktury, stacja przeładunkowa, plac załadunkowy. Co to jest plac załadunkowy w ogóle? Aha, okej. Okay. Czyli to po prostu jest miejsce, do którego przyjeżdżają ciężarówki i się ładują. No i okej. Okay. Dobra. Magazyny. Gdzie tu są jakieś magazyny? Tu są magazyny materiałów sypkich. Duży. Duży zrobimy. Cokolwiek ile on ma pojemności? 1950 ton. O, spoko, może być w sumie. Tutaj wychodzi droga, prąd będzie. Czyli jest idealnie w sumie w tym miejscu. Mam nadzieję teraz, że tą drogę będę mógł podłączyć. Uda się, super, udało się. Dobra, to tu mamy magazyn. I to jest od razu jako miejsce załadunku prawdopodobnie, tak? Dobra, czyli tutaj już się będzie składował żwir. No i spoko. Dobrze, co teraz? Brak taśmociągu, zasilanie tutaj ma ten budynek, prawda? Ma, dobrze. Brak taśmociągu lub ciężarówek, okej. Okay, dobra, to zrobimy sobie teraz tak. Małą zajezdnię. Duża nawet nie będzie potrzebna, bo to będą tylko ciężarówki tak naprawdę zwozić stąd kruszywo tutaj i to wszystko. Także nie jest coś dużego potrzebnego. Może to być nawet darmowe. I może nawet stać w tym miejscu, aczkolwiek nie wiem, czy kiedyś mi to nie będzie przeszkadzać. To może sobie postawię to w innym miejscu. Na przykład tu. O. I teraz tak. Kamieniołom produkuje co? Kamienie. I te kamienie będą musiały być przewożone. Więc co przewozi kamienie? Prawdopodobnie wywrotka. Tak? Kamienie, tak jest. Dobra, pojemność całkowita. Pokaż mi to. 25 ton. No i dobra, i dwie takie sobie zrobimy. I teraz tak, nowej linii nie będę tutaj robił, tylko po prostu przypiszę sobie taką linię, żebyś jechał tu, wyładowywał to tu. I to samo damy do drugiej ciężarówki. To już mamy zrobione. Teraz przydałaby się gdzieś jakaś stacja benzynowa niedaleko. Gdzie tu jest stacja benzynowa? Tu w ogóle chyba nie ma żadnej stacji benzynowej. O, no właśnie, a propos stacji benzynowej, patrzcie. Tu już typ stoi, nie ma paliwa. Dobra, stację benzynową postawimy tu w takim razie. Ja sobie czas zatrzymam. Tylko teraz tak. Nie mogłoby to być tutaj na skrzyżowaniu, czemu by nie? I teraz tak, ten budynek nie będzie miał zasilania, prawda? No nie będzie miał. Czemu ty mi kupujesz paliwo? Nie chcę, żebyś mi kupował paliwo. Nie, żadnego paliwa masz nie kupować. Wiecie co, ja sobie tutaj wiatrak postawię. Myślę, że powinno to wystarczyć. Mały wiatraczek. Tutaj on się znajduje się. Podłączenie do drogi by mu się przydało w sumie. Cokolwiek. O. No i git. Tak może to być. Aha, zrobiłem stację, pojechał dalej. Ja nie ma paliwa, ale pojechał dalej. No kurde, można. Dobrze. Gdzie mam te centrum dystrybucyjne? Chciałbym podłączyć ten budynek jako kolejny budynek do rozwozu paliwa. Gdzie on był? Tu jest ta stacja benzynowa, prawda? Tak jest. Tu jeszcze rozwozisz paliwo.
i ewentualnie możesz tutaj. No i spoko. Tylko teraz, czy ta ciężarówka będzie miała zasięg do tej stacji międzynarodowej? Powinna mieć chyba. Dobrze, wystartujmy te ciężarówki. I tą ciężarówkę też wystartujemy. I ona pojedzie na stację benzynową. No i bardzo dobrze, że pojedzie na stację. Teraz tutaj, co tu się dzieje? Tutaj są potrzebnych 15 pracowników. Więc zaraz będzie trzeba zrobić jeszcze przystanek. Tutaj też jest potrzebnych kilku pracowników. 40 i 55 pracowników. No okej, to można by zrobić przystanek gdzieś tu w tych rejonach. Przystanek autobusowy. Gdzie on jest? Jest przystanek. No i możemy go sobie zrobić nawet... Może być tutaj, w tym miejscu. Halo, zbudujesz mi się? Dzięki. I teraz go podłączymy gdzieś tu. Okej. No i teraz tak, z naszego nieszczęsnego miasta, Pcimia Dolnego, dałoby się zrobić nowy... A w ogóle, patrzcie, posadziłem drzewa. Ale jak one urosły! Nie wiem, czy trochę nie za gęsto je posadziłem, ale dobra. Okej. Nowa linia. Nazywać się to będzie Robotnicy Team to Kamieniołom. Dobra. Zajezdnia. Tu jest zajezdnia. Była zajezdnia, tu jest zajezdnia. Kupimy. 55 jest potrzebnych. To ma 80 na godzinę. Więc może kupimy sobie takich na razie 3. Custom line. To nie jest custom line. To miało być robotnicy, rafineria, kopalnia węgla. Serio? Robotnicy Pcim Dolny. Aha, no zatwierdź zmianę, dobra. Dodajemy przystanki. Teraz tak. Jedziesz tu. Później jedziesz. Nie odpowiednio jako przystanek dla wybranego pojazdu? Co? Dlaczego ja tego nie mogę zaznaczyć? Przecież to jest przystanek autobusowy. No. O co tu chodzi? Dlaczego nie mogę tego podłączyć? Dzień dolny, zaraz, momencik, bo coś mi tu nie pasi. Robotnicy Team Kamieniołom. No tak, no i to powinno być ok. Dobra, spróbuję jeszcze raz, nie wiem co tu się stało teraz. Więc tak, jedziesz tu. Jedziesz tu i teraz się da. No i dobra, i przystanek końcowy chyba był gdzieś tu w mieście, prawda? Tu jest przystanek końcowy. Dzięki. Tu tylko ładujesz, tu tylko wyładowujesz. Pięknie. Teraz przypiszemy to do tych trzech autobusów. Oko. I możemy wystartować te autobusy. Jeden. Dam mu kawałeczek odstępu. On i tak pojedzie na stację benzynową najpierw. Później drugi. Zobacz, to w ogóle będą jacyś robotnicy na tym przystanku, ale chyba powinni być. Dobra, wyjeżdża ze stacji trzeci. Hit. Budynek się pali? Gdzie? Ten się budynek pali. A my tu nie mamy żadnej straży pożarnej. Który się pali? Ten się pali, tak? Jeszcze raz. A nie, ten taśmociąg się pali. Dobra. Wiecie co, to jest dobry pomysł, żeby tutaj mieć w ogóle jakąś straż pożarną. Właśnie dlatego. Więc ja to sobie może na szybko wybuduję jakąś straż pożarną. Tylko zaraz, momencie, gdzie to było? Tutaj. Szpital, remiza strażacka. Wolałbym, żeby ona była ciut mniejsza. Tu będzie miała wszystko, co jest jej potrzebne.
Ja się szybko wybuduję. Git. Kup pojazdy i pojazdy będą... A niech będą tylko dwa, wystarczy. Tylko, że nie mamy tutaj strażaków. No właśnie. Aczkolwiek wóz strażacki już wyjechał. On pojechał naokoło, dlaczego? Aha, bo tu nie ma przejazdu, no dobra, spoko. Dobra, czy ty mi to zgasisz? No i pięknie, kurde, działa, słuchajcie. Już strażacy są, patrzcie, no i fajnie. Dobra, pożar ugaszony, super. Podziękował ślicznie. Teraz tak, wróćmy do tego naszego kamieniołomu. Czy tam się w ogóle coś dzieje? Czy pracownicy tutaj dojeżdżają? Tutaj są pracownicy. Coś tutaj się już dzieje. Pracowników jest zero. Aha, okej, bo jak jest koparka, to nie musi być pracowników. No spoko, no nie wiedziałem o tym. Tutaj aktualna wody pitna jest pozbawiona jeszcze. Pracowników nie jest potrzeba, dobra. Kamienie wy już macie tutaj dużo. Dobrze by było, jakbym podłączył, kurde, jakieś ścieżki, prawda? Patrzcie, możemy zrobić tak ścieżkę i tak ścieżkę, tylko na ładniejszym łuku. Wydaje mi się, że nie przyjeżdżają mi tutaj pracownicy. Pokażcie mi ten autobus. Nie, no jest 12 robotników. Czemu oni wszyscy poszli tam pracować? Dodaj budynki, do których skierujesz obywateli. No, chciałbym, żeby do tego budynku ich skierować. No i już są kamienie. Budynek jest pozbawiony wody pitnej. No dobra, zróbmy to. Hydrofornia. Czy my chcemy hydrofornię tutaj? No, możemy ją tutaj zrobić. O. I teraz tak. Przydałoby się tutaj podprowadzić rury z miasta. Słuchajcie, jeżeli urywa mi głos, to sorry, ale ten mikrofon dalej mi tutaj szaleje, jak coś. Tylko po prostu wyłączyłem dźwięki, że się rozłącza, nie? Także... I tylko mi się to dzieje w tej grze, nie? To jest najlepsze. Także nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale jeżeli nagle mi zrywa głos, to sorki za to. Okej, okay, dobra. Co my tu mamy? Hydrofornia. Tu jest mała stacja uzdatniania wody. Spoko. Dobra. To trzeba w takim razie ulepszyć. Zrobimy dużą pompę. Gdzie one są? Mała przepompownia, duża przepompownia. Teraz to zrobimy tak. Tą rurę stąd wyburzymy. To już podłączymy na grubej rurze. To nie wiem, na jakiej rurze było podłączone wcześniej. Chyba na średniej. Na małej? Na dłużej, bo już nie wiem teraz. Kurde, jaka to była rura? A, średnia, dobra. Podłączymy tu. I średnią też możemy podłączyć tam, aż do kamieniołomu. Już się boję pomyśleć, ile to będzie kosztować taka rura. 136 tysięcy. A nie, 91. Spoko, może być. Produkcja odbywa się bez problemu. No i dobra. Wyłączam ten widok. Co tutaj się dzieje? Tutaj już się zaczyna żwir troszeczkę składować nam. Bardzo dobrze. Budynek jest pozbawiony wody pitnej. O czym wy opowiadacie? Przecież tutaj jest woda. To jakiej wody pitnej jest pozbawiony? Aha, brakuje wam kamieni. Dobra, dokupię wam jeszcze ciężarówek w takim razie. To były wywrotki. I które to były wywrotki? Pojemność całkowita to były te. Dobra. I teraz tak. Tej wywrotki sobie wezmę linię, skopiuję i damy je tu. I możemy je wystartować. Zobaczymy, co się stanie.
Aha, no tak, one pojadą na stację, mogą znowu zatankować, okej. W ogóle ile tutaj jest tego paliwa? Brak taśmociągu lub pojazdu do załadowania kamieni. Nie możemy składować ani wysłać kamienia. Ale wy tu nie macie żadnego taśmociągu. Tutaj się nie da żadnego taśmociągu podłączyć. Aha, paliwko przyjechało. Spoko, spoko. Ty załadujesz 25 ton. No i fajnie. Dobra, paliwko przyjechało. 8 ton, super. Czyli już paliwko mamy. Te paliwo jest prawdopodobnie dla tej koparki po prostu i dlatego tutaj jest potrzebne, a nie żeby tankować pojazd. Spoko, ma to sens. Dobrze, to już możemy chyba na razie tu w miarę zostawić. 71 ton żwiru mamy. Co tu jeszcze? Znaczy generalnie to słuchajcie, widziałem wasz jeden komentarz, że, żeby zacząć wytwarzać tej masy bitumicznej asfalt. I sprzedawać go na granicę, ale ja tutaj nie widzę granicy, na której mógłbym sprzedawać asfalt. Zobaczcie. Alkohol, aluminium i to wszystko. Na A. Asfaltu nie można sprzedawać na granicy, także... Także nie wiem, jak to zrobić. Jeżeli jest taka jednak możliwość, to dajcie znać. Aczkolwiek ja tutaj czegoś takiego nie widzę. Mimo to asfalt by się, kurde, przydał. Przydałby się na przykład do robienia własnych dróg, tak? Gdybym miał swój asfalt, to nie musiałbym robić dróg. A propos dróg, patrzcie, zapomniałem o tej drodze. Aczkolwiek nie ma tutaj nigdzie w sąsiedztwie, że tak powiem, straży pożarnej. Bo tutaj straż pożarna stąd to chyba nie da rady dojechać aż tak daleko. Nie wiem, czy tutaj jest straż pożarna jeszcze. Zaraz się okaże, że nie mam straży. Co tu się dzieje? Przede mnie w tym roku, przede mnie w ubiegłym roku, brak więzienia. Aha. Jeszcze więzienie by się przydało postawić, ale więzienie to jest duża budowla, także na razie sobie damy spokój z więzieniem. To była gdzieś straż pożarna, prawda? Ja gdzieś robiłem straż pożarną, nie pamiętam gdzie. Tu? Nie, to jest sąd, już tutaj klikałem przecież. Komisariat, przedszkole, dom handlowy, bar. Bar. Której to na alkoholu? Spoko. O, pomniki właśnie postawiałem jeszcze, patrzcie. Tutaj jest jeden pomnik i tutaj dałem jeszcze fontannę. Bo narzekacie, że brzydko buduje. No to już jest ciut lepiej. To nie zmienia faktu, że tej straży pożarnej tutaj nie widzę nigdzie. Kurde, co tu się dzieje? A, tu jest ten pomnik, spoko. Ja naprawdę nie mam straży pożarnej tutaj? Szpital jest. Zajezdnia jest. Oczyszczalnia wody jest. Okej, nie wiem. Dobra, nieważne z tą strażą. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Ściągnąłem sobie w modach kościół. I chciałbym mi kościoły porobić. Więc, bo oni narzekają, że nie mogą odwiedzić kościoła. Dlatego zrobimy im kościół. I on powstanie może... Nie wiem, może gdzieś tu? To wy macie teraz już kościół? Ścieżki wam jeszcze mogę w sumie zrobić z drugiej strony. Proszę bardzo. O, może być nawet tak. Wam mogę ścieżkę połączyć. I tu was mogę dołączyć. No i fajnie. Aktualna liczba gości. Proszę bardzo, macie kościół. Proszę nie narzekać, że nie możecie odwiedzić kościoła. Dobrze, to samo trzeba zrobić w drugim mieście. Nie ma co zapominać o drugim mieście. Bo tutaj już dawno nie zaglądaliśmy. I tak, kościół. W ogóle on drogi ten kościół jest, bo nawet nie spojrzałem, ile on kosztuje. 37 tysięcy rubli. Boże. No niestety. Ale tyle to kosztuje. Dobrze. Gdzie by ten kościół postawić? Możemy sobie wykasować tą drogę, bo ona na razie i tak do niczego nie jest tutaj nam potrzebna. Ona tylko po prostu tutaj jest. Ten chodniczek tutaj oddamy. O! No i teraz ten nieszczęsny kościół im zrobimy. Możemy go zrobić w sumie gdzieś... Nie wiem, tutaj? Będą wszyscy mieli dostęp do niego? Bardziej tu. Dobra, słuchajcie, może tutaj wybudujemy.
Zawsze to kilka osobników będzie mogło skorzystać z kościoła. Tutaj, co tutaj się dzieje? Tutaj jest jakaś dróżka, widzę, się zepsuła się. Ale to spoko, tu się połączymy, to połączymy tutaj, to jeszcze ewentualnie tu możemy połączyć. Tu się możemy do tej drogi na razie podłączyć, jak nam będzie przeszkadzać ta dróżka, to ją po prostu wyburzymy. Te drogi, nie wiem co one tutaj mają za zadanie, jakie pełnią, ale ich się pozbędziemy. O, wiatrak się pali. O, już się nie pali, jak miło. Dobrze, bo znowu tych komunikatów tu jest 1000, ja to usunę. I co? Macie gości? Macie gości. Dokąd macie zasięg? Dotąd macie zasięg? Spoko. Czyli jakbym tu zrobił dróżkę, to jeszcze by może był zasięg do tych budynków. Dobra, spróbuję to zrobić jeszcze na koniec. Dobra, może połączymy to tak? Tak po prostu. To teraz da się dojść? Da się dojść praktycznie ze wszystkich budynków. No i spoko, bo o to chodziło. Teraz jakbyśmy kiedykolwiek rozbudowywali to miasto, będziemy je rozbudować gdzieś w tą stronę albo w tą stronę. Ewentualnie tutaj za torami jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Także tak. Jeszcze tylko sobie na koniec szybko zerknę, czy wszystko tutaj jest w porządku. Czy nic się tutaj nie zestrało, bo dawno nas tutaj nie było. Tutaj wszystko chyba działa. O, mięsa jest bardzo dużo. Czy jeżeli mamy dużo mięsa, to może sprawdźmy, ile to mięso na granicy kosztuje. Może byśmy na granicę wywozili mięso. 342 za tony. No i kurde, nie jest to zła cena, słuchajcie. Dobrze. W takim razie, czy ja będę mógł to podłączyć do tego centrum dystrybucyjnego? Nowy przystanek. Na granicę. Aczkolwiek nie wiem, że już tego przystanku tutaj nie miałem dodanego. Magazyn ładuj. Ok. Czyli mam tutaj ładowanie mięsa gdzieś. Jak on się nazywa ten magazyn? Hellas magazyn mięsa, ok. Hellas magazyn mięsa, jest, ok. Procent składowania, powiedzmy zrobimy 20. Hellas magazyn 2, to jest magazyn, który jest odpowiedzialny nie wiem za co, ale ładunek mięsa, dobra, gdzie jest teraz duży skład celny? Tutaj możecie sprzedawać mięso, proszę bardzo. Tu wyjedzie jakaś chłodnie wszystkie jeżdżą na chwilę obecną, ok. Czyli by się przydało chłodni dokupić, wychodzi na to, tak? Ja to mamy jeszcze miejsce na jakieś pojazdy, chłodnia. Pojemność całkowita. 6,5 tony. I to będzie największy, tak? Nie mam już miejsca na coś takiego, niestety. Co to jest? Ja się mogę tego pozbyć. Mam tych ciężarówek 4. Dobra, to ja się dwóch pozbędę. Widocznie nie jest tyle potrzebnych i teraz kupimy te chłodnie. Czy to mi zacznie wywozić mięso na granicę? Mam nadzieję, że tak. Alkoholu tu jest mało. Okej. Płody rolne są. Tutaj wszystko jest. Nie składuje praktycznie w ogóle nic, 20 ton. Czyli wychodzi na to, że przydałoby się więcej pól zrobić w takim razie. Pociąg czeka zbyt długo. Polami się zajmiemy w następnym odcinku. Czemu ten pociąg czeka zbyt długo? Bo tu się pociągi zesrały. Dobrze. W takim razie usuwam ten semafor i powinno wszystko ruszyć. Możemy tutaj semafor dołożyć w jedną stronę. Jedź hopie, jedź. No i teraz wszystko działa. Ten pociąg powinien ruszyć, jak tylko ten przejedzie. I to powiadomienie już jest do wywalenia. Dlaczego on nie jedzie?
Aha, dlatego nie jedzie, bo ten dopiero wyjeżdża. Okej. Czyli ten musi poczekać, aż ten... Ten musi poczekać, aż ten przejedzie tutaj. Spoko, może tak być. To w sumie nie śpieszy się z tym, także może tak być, jak jest. Dobra, słuchajcie, dzisiaj mało kreatywny odcinek, ale czasami takie też są potrzebne, także... Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to wiecie, co robić. Ja w ogóle zapomniałem wam wyłączyć moich statystyk komputera, dopiero teraz zauważyłem w lewym górnym rogu, także sorry za to. Mam nadzieję, że nikomu nie będzie to przeszkadzać. I co, ja się z wami żegnam. Wszystkiego dobrego. I do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.